Prezydencie, ja chciałbym się zapytać odnośnie ZIT-ów. Ja wiem, że Pan Prezydent jest po negocjacjach z ościennymi samorządami. Chciałbym się tylko dowiedzieć, czy w tych negocjacjach już jakieś konkretne propozycje inwestycji zawarte, tak? Czy wiemy, co będzie robione? Mnie by na przykład interesowało to, czy na przykład przylegające do terenu administracyjnego Grudziądza miejscowości jakieś ościenne, czy będą na przykład połączone ścieżkami rowerowymi wzdłuż dróg wojewódzkich czy krajowych z Grudziądzem. To by w znaczący sposób mogło poprawić komfort i Grudziądza, i tych mieszkańców gmin ościennych, miejscowości ościennych, tak? Na przykład, czy tego typu inwestycje są przewidziane? Ja wspomniałem o spotkaniach różnych. Trzy spotkania odbyły się z burmistrzami, wójtami gmin powiatu ziemskiego grudziąckiego, jak również zaprosiliśmy gminy przylegające do Grudziądza od strony Wisły z drugiej strony, czyli gminę Dragacz, Wargubie i burmistrza Nowego. Myśmy się przygotowali, odpowiadał za to pan prezydent Sikora, pod względem statystycznym, udowadniając panu marszałkowi, jakie wspólne relacje nas łączą. To znaczy te, które da się wyliczyć. Ilość uczniów korzystających ze szkół ponadgimnazjalnych, ilość osób przyjmowanych w naszym szpitalu, mamy system informacyjny błyskawicznie, i jak również ilość Grudziądza pracujących w gminach Dragacz, Wargubie i Nowe, i odwrotnie, ilość tych mieszkańców pracujących w Grudziądzu. Niezależnie od tego, pan marszałek posiłkował się statystycznymi danymi, które były przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i drugimi danymi, które pan marszałek zlecił panu profesorowi Kaczmarkowi, który tam miał bodajże 14 różnych parametrów. W wyniku tych ustaleń powstała propozycja do zarządu wojewódzkiego, aby w skład grudziąckiego ZIT-u weszły następujące miasto Grudziądz oczywiście, następujące gminy. Gmina wiejska Grudziądz, Roguźno, Gruta, gmina Radzyń i gmina Dragacz. Nie zmieściły się w tym ZIT-ie gmina Łasin, gmina Świecie nad Osą, gmina Wargubie i gmina Nowe. Co teraz dalej? Dalej będzie zarząd województwa musiał to zatwierdzić, sejmik przyjąć. Jeżeli to będzie zatwierdzone, my przystępujemy do budowy strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Zrobimy podstawy formalne, jak ma to wszystko funkcjonować. Przedstawiciele poszczególnych gmin będą w takim specjalnym zespole. Państwo radni też przyjmiecie strategię zintegrowanych inwestycji terytorialnych. I w tej strategii będą, panie radny, dopiero te zadania. Jeszcze jest za wcześnie. Środki finansowe będą wyliczone według ilości mieszkańców w danej gminie. Te środki były przeznaczone na nasze województwo właśnie według takich wyliczeń, według ilości mieszkańców w danym województwie. I według tych wyliczeń dalsze inwestycje terytorialne też tak będą funkcjonowały. Też tak będzie funkcjonował układ metropolitalny bydgosko-toruński właśnie według ilości środków finansowych na jednego mieszkańca. Także jeszcze jest za wcześnie, ale w naszej propozycji do pana marszałka były oczywiście ścieżki rowerowe, był transport niskoemisyjny do sąsiedzi, czyli taki transport, który będzie emitował jak najmniej spalin. Taki transport może być zakupiony za 85% dofinansowania i tak dalej, i tak dalej. Były również działania związane z ochroną środowiska. Cały szereg jeszcze innych propozycji, ale to państwo tu po zatwierdzeniu przez marszałka właśnie tej propozycji, jaką w tej chwili państwu przedstawiłem, to ma należeć do tego ZIT-u naszego, grudziąckiego,